Pani dziekan, zaczynając od początku, prokuratura uznała, że w chwili tragedii Katarzyna W. była poczytalna. Czy sytuacja stresowa, na przykład upuszczenie dziecka, może wywołać taką irracjonalną reakcję? No bo mówi się o tym, że zamiast, prawda, zadzwonić po pogotowie, matka zabrała dziecko i ukryła ciało. Tutaj trzeba te dwie rzeczy rozdzielić. Jedna rzecz to to, co ustalili psychiatrzy, i tutaj nie będę się tego komentować, ponieważ nie mam takich uprawnień. A druga część pana pytania, tak, czy takie sytuacje mogą spowodować takie nieracjonalne czy nielogiczne ruchy? Zdecydowanie tak. W sytuacji kryzysu, a nie oszukujmy się, taki utrata dziecka, jakkolwiek do niej doszło, tak, to wiemy, może powodować przeróżne reakcje u ludzi. I poczynając od stuporu, kiedy ludzie wpadają w taki stan, że po prostu nie są w stanie dokonać żadnego na przykład ruchu, tak? Po sytuację bardzo silnego pobudzenia, płaczu, histerii, ale także na przykład chęci ucieczki z miejsca i zostawianie wszystkiego za sobą. I tu każdy z nas, w zależności od własnej odporności na takie sytuacje, ponieważ wszyscy jesteśmy na nie narażeni, na kryzysy w życiu, będziemy reagować na nie w przeróżny sposób. To idąc za ciosem, jeżeli te emocje już opadną, to znów wracamy do hipotetyki. Czy do danej osoby dochodzi ta myśl, co zrobiła? Wcześniej czy później tak. Natomiast ten proces może być tak długi, że my nie wiemy, ile on może trwać. Może dojść do wyparcia i tak naprawdę ten proces będzie bardzo długi. Proszę pamiętać, że mamy tyle mechanizmów obronnych, które powodują, że są po to, żebyśmy mogli przetrwać, szczególnie właśnie w takich trudnych dla nas sytuacjach, które nas przerastają. Po czym jest sytuacja kryzysu? Przede wszystkim jest to taka sytuacja, w której my nie znajdujemy w sobie zasobów, znanych mechanizmów radzenia sobie w danej sytuacji i pojawia się taki moment, w którym nie wiemy, jak sobie poradzić. Tym charakteryzuje się kryzys przede wszystkim. W związku z tym to, co robimy później, może być naprawdę przeróżnymi reakcjami, tak? Nawet do takich dekompensacji, które kończą się samobójstwem bądź zabójstwem. I też tutaj chciałabym uczulić, że wszystkie rozważania na temat samej matki, i rozważania w tym kontekście, a nie w kontekście bardziej szerszym czy ogólnym, mogą doprowadzić do kolejnej tragedii. Dlatego też powinniśmy być wszyscy bardzo rozważni w słowach, które kierujemy i w wypowiedziach na ten temat. Bo tak naprawdę to nie jest kwestia tylko tej matki i dziecka. To jest rodzina, znajomi, przyjaciele, społeczność lokalna, służby zaangażowane w to. Naprawdę pewna taka rozwaga w wypowiedziach jest w tym momencie niezbędna, tym bardziej, że się opieramy tylko na medialnych doniesieniach. I wszystkie jakby nasze opinie są mocno nacechowane emocjami, bo zawsze taka sytuacja jest trudna. To jest taka sytuacja, która też zaburza porządek społeczny. Tak? I wtedy dokonujemy ocen pochopnych, bardzo naładowanych emocjonalnie, bardzo krzywdzących też czasami. No właśnie. Następne pytanie się nasuwa. Jak pani ocenia jako specjalista zastosowaną przez Rutkowskiego grę śledczą? Nie mam pojęcia, ponieważ widziałam tylko ten fragment tak na taśmie z jego wypowiedzi, które były podawane w mediach. Ja widzę, że tam był taki podział, że policja swoje, Rutkowski swoje, a przecież być może, a raczej na pewno, te dwa procesy szły obok siebie, w związku z tym zarówno i policja, jak i działania Rutkowskiego, a dodatkowo pewnie media, miały wpływ na to, co się dzieje w umyśle matki. Myślę sobie, że to, że to się zdarzyło w tym, a nie w innym momencie, jest efektem tych wszystkich działań. Sposób, w jaki do tego doszło, uważam za niewłaściwy, bo tutaj wejdę w kompetencje być może prawników, ale w naszym kraju, niezależnie od tego, czy jest się ofiarą, czy się jest przestępcą, istnieje szacunek.
szacunek do człowieka. A jeśli widzę osobę naprawdę w takich emocjach ogromnych, wzburzoną, płaczącą właściwie w stanie histerii i sposób i tak i obejmującego ją człowieka, który tak naprawdę, ja to tak rozumiem, pełnił w tym wszystkim rolę chroniącą osoby, która miała się zatroszczyć o tę rodzinę, to naprawdę pojawia mi się wiele wątpliwości co do metod. Natomiast nie wiem, jaki jest cały proces tego, tak? Widziałam tylko te parę minut puszczone przez media. Ale też i widziała Pani efekt. Być może metoda nie była za bardzo elegancka, dżentelmeńska, ale dała efekt, którego, no jak się mówi głośno, nie wykonała policja swoimi metodami. Słyszałam te takie debaty publiczne na temat tego, że liczy się w tym momencie efekt, tak, i że to jest ważne. Ja, ale to jest moja osobista teraz bardzo opinia, uważam, że jedynym plusem tej sytuacji jest to, że emocje zaczną się wyciszać wśród ludzi, którzy są też poruszeni i być może wreszcie zrealizuje się to, czego gdzieś w tym wszystkim zabrakło od początku, czyli ochrona osób, które są naprawdę w kryzysowej sytuacji straty. I to jest jedyna jakby dobra rzecz, którą w tym momencie widzę, bo rozumiem też to, że taka szybka akcja powoduje, że być może będą kłopoty z dowodami, tak? I że może mieć to przełożenie na ciąg dalszy tej sprawy. Natomiast z perspektywy psychologicznej brak szacunku do tej osoby i też moich osobistych wartości uważam za coś tragicznego, coś, co powoduje powtórny jakby taki proces krzywdzenia. Sądzi Pani, że na przykład ta sprawa może rzutować na nasze zachowanie w przyszłości? Nie. Rozumiem, że chodzi Panu o to, czy teraz, bo ludzie są trochę rozczarowani, no tak? Czują się okłamani i czy to spowoduje, że następnym razem zawahają się, tak, na przykład albo zlekceważą coś takiego. Myślę, że nie. Myślę, że kwestia ludzkiego cierpienia jest ludziom naprawdę bardzo bliska i myślę, że spokojnie możemy oczekiwać zrywu, również podobnych, daj Boże, żeby nie występowały sytuacjach.